Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, dlatego przybyliśmy do Gdańska, miasta z morza, marzeń i muzyki, by popłynąć na fali dobrych emocji i fajnych tekstów. Kamila Bednarka, Agata Solarska, witam w programie Gwiazdy w trasie. Ale zanim udamy się na koncert artysty, sprawdźmy, czy Gdańsk jest gotowy na to wydarzenie. To co, łyk kawy i lecimy. Energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy w góry, bo... Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. A plakaty były, Kamila, nad łóżkiem? Jeden się zdarzył. A miał wtedy dredy jeszcze pewnie, co? Tak, fajnie miał dredy. Czyli żałujesz, że zgolił? Tak. Jak mam być szczera, to tak. Moim zdaniem bez. 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 Z dredami! Mama woli z dredami. I to się liczy. Bez. Zdecydowanie? Teraz bez. To jak teraz wygląda? No miał, no teraz ma krótkie włosy. Za co go lubisz? Za jego śpiew. Za jego energię. Wyrozumiałość po prostu, za energię. Myślę, że ambitny i z talentem. No myślę, że dziewczynom się na pewno też podoba. Ale nie miałaś plakatów nad łóżkiem? Nie, plakatów nie, ja miałam Bibera. Przystojny, dredy, muzykalny, fajnie się rusza. Czyli dredy źle, że zgolił? Nie, nie. Tak. Się kojarzy z muzyką reggae generalnie i z takim flowem reggowym i generalnie z takim luzem. A tobie też te jamańskie rytmy grają? W duszy? Tak, tylko włosy mi wypadły i tak mniej to wygląda. A która to dziewczyna? Żona moja, blondyneczka. Żona blondyneczka, super, dobra. To jaka piosenka teraz leci? Taki teścik. Listy? List, no pięknie, wysyłamy dobrą energię, pięknie. Czy piszecie do siebie listy miłosne? Nie zdarzyło się jeszcze. A wiecie, kto to śpiewa? Darek. Super! Na, 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 na. Chyba trafiłam na fanki. Zobaczcie, jak się bujają dziewczyny. Lubicie reggae? W wykonaniu Kamila? Tak, bardzo. Jesteście fankami? Największymi. Tutaj na wyspie Ołowianka przez wiele wieków tętniło życie mieszkańców miasta. Dziś cały Gdańsk tętni muzyką Kamila Bednarka. No tylko pytanie, czy z dreadami, czy bez. Teraz pędzimy na backstage, bo Kamil Bednarek zawsze z dobrą energią. Słuchajcie, obok mnie po lewej stronie Kamil Bednarek, wjazd wprost na czerwony dywan. Te owacje to dla ciebie, Kamil, od razu, wiesz. Wprost na twój przyjazd, wiesz, Kamil Bednarek zawsze na fali już od 15 lat. Zaspałem lekko, była tak wspaniała drzemka po wspaniałym obiedzie, że właśnie... Co jadłeś, przyznaj się? Zjadłem 14 pierożków, pyszny rosołek, jak to przy niedzieli. Niesamowite, że o tym wam mówię, ale to mnie normalnie rozłożyło. Poszedłem spać od razu. My cię zaraz obudzimy, słuchaj. Właściwie Gdańsk cię obudzi, bo wszyscy tak śpiewają twoje utwory, że nie uwierzysz. Chórki masz gotowe. To co, lecimy na czerwony dywan? Lubisz takie klimaty? Wiesz co, ja to, jak mam być szczery, to średnio. Bardziej wolę ten backstage jednak i deski sceny, nie, także mi tam czerwone dywany niepotrzebne. Ale idziemy na małą kawkę i chwilę pogadamy. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Ale się ustawiłam. Ciekawe, czy Kamil też mnie zrobi kawę, mój drogi. Czy tobie ktoś robi kawę, czy ty sam zawsze sobie robisz przed koncertem? Sam! Po japońsku jako tako, ale sam. Zobaczymy zaraz, jaka kawa, czy mocno bierze, czy nie. Dobra, okej. Okay. Energetyzującą. Tak. Czarna, słuchajcie, czarna. A jaką pani preferuje kaweczkę? Zresztą mi ekipa zrobi, już nie będziemy cię tutaj narażać na dodatkowy czas. Kamil Bednarek w Gdańsku tuż przed koncertem. Kawa to zawsze? Kawka tak, koniecznie. Musi być taka jedna, nie za duża, nie za mocna, nie za słaba. Czy ty po 15 latach kariery dbasz jeszcze o głos? Bo kiedyś miałeś jakieś tam, wiesz, problemy, nie? Tak, było to, taka sytuacja była w 2011 roku, ale od tamtej pory regularnie się rozśpiewuję, staram się nie krzyczeć, bo to wszystko się wydarzyło przez emocje, których nie umiałem opanować na scenie. Jak za dużo krzyczałem, po prostu ten głos tak się zdzierał, że doprowadziłem do jakiejś tam sytuacji, w której było tam... No troszeczkę strachu było, ale od tamtej pory byłem też przez chwilę na paru lekcjach śpiewu, żeby tą emisję ogarnąć, ale przede wszystkim uczyłem się tych emocji na scenie, żeby mieć je w sobie, ale żeby
żeby umieć nad nimi na tyle zapanować, żeby po prostu śpiewać, a nie się drzeć. O, jest mała świetną ekipa. Mamy sytuację, właśnie chciałam powiedzieć, my tu gadu, a tutaj pojawiło się już piękny cały team Bednarka, to przedstaw krótko. Pomachajcie, tak. Będziemy o was mówić, okej? Okay? Tak. Nie będziemy patrzeć. Na Kamila, Kamil na, was przedstawia. Na basie Marzenka, gitara, Peter, brawo, Mateusz cześć. Na klawiszu, Martyna, która mi bardzo pomaga na scenie wokalem. Świetnie was widzieć, cześć. Jeszcze nie ma perkusisty Radka, ale to jest cała Kino Polska skład. Muzyka pozdrawia. On jest zawsze taki spokojny przed koncertem? Mieliśmy nie mówić. Nie ma jakiegoś szaleństwa, wiesz, jakieś ćwiczenia tutaj przeponą, jakieś bieganie, nie wiem, cokolwiek. Ja tu widzę taki po prostu... Jeszcze właśnie... No te pierogi. Kawka jeszcze nie zadziałała, a pierożki się trawią, także... Mamy artystę, pilujemy, żeby był wypoczęty, wygrzany. A powiedział to on? Mateusz, menadżer, oczywiście, witamy gorąco. Cześć wszystkim. Czy ty coś dla mnie zagrasz teraz specjalnie? Specjalnie przywiozłem ten saksofon, bo wiedziałem, że będziesz. Cudownie, saksowny dźwięk. Ckliwą melodię, która skojarzy. A może bluesową balladę, bo wiem, że lubisz. A gdzieś to wyczytała już. Ja czytam w twoich myślach, mój drogi. Wschodnie wiatry przyniosły te wieści, że coś tam się szykuje. A my wiemy dużo więcej. Ale mój drogi, no właśnie, bo ta jamańska muza, te jamańskie rytmy słoneczne, to nie tylko kwintesencja reggae, ale to też muza walcząca, to przede wszystkim. Ty walczysz czym? Wiesz co, mi się wydaje, że dobrym słowem, no i muzyką. Ludzie się coraz bardziej wstydzą tego, że są wrażliwi, a uważam, że każdy z nas po prostu czasami potrzebuje takiej iskierki, żeby odpalić tę wrażliwość sobie i koncerty są takim miejscem, gdzie ludzie o tym na chwilę zapomniają, zrzucają taką zbroję z siebie i to czuć, że im jest ta wrażliwość potrzebna. Więc... Chłoną twoje wdzięki i dźwięki. Było tyle ode mnie. Było ode mnie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. A to jest solo z naszego najnowszego numeru Czucie Kochanym, który wam serdecznie polecam, z teledyskiem, którym też bardzo pięknie wystąpił Piotr, gitarzysta. Ma zdolności aktorskie. Piękny jingle, słuchajcie, dziękujemy wam. Dziękujemy, no przepiękne dźwięki. A ty czujesz się kochany mocniej od roku? Czy ta obrączka coś zmienia? Wiesz co, no tak, oczywiście, to jest niesamowite uczucie i życzę te wszystkim, żeby znaleźć taką swoją drugą połówkę. Ale wiesz co, ja od tych 15 lat chyba najbardziej, poza tym, że życie prywatne, o którym nie chcę za dużo gadać, bo to jest moje życie. Chyba, żeby w chórkach śpiewała, nie? Ale tak, nie śpiewa. Tak, to można nawiązać do tego. Ale gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A reszta w muzyce, niech się dzieje. Tak, no właśnie chciałem do tego nawiązać, że... Czuję się kochany na scenie i to jest chyba najpiękniejsze, co mogłem dostać przez te 15 lat od fanów, że cały czas są 15 lat, samo to już, słuchajcie. To jest niesamowite. A jakieś prezenty, jakie prezenty muzyczne będą dla fanów dzisiaj? Zdradzaj. Dzisiaj? No na przykład takie solo w postaci saksofonu. Mam nadzieję, że cię oczarowało. Okazja i mnie oczarowałeś, wiesz. Także słuchajcie, jeżeli lubicie być zaszokowani podczas koncertu, zapraszam serdecznie. Multiinstrumentalista Kamil Bednarek. Pięknie. Tak to ja. Tak jest. Słuchaj, ale patrz, jak ciebie słuchają, słuchaj, naprawdę masz coś wskazać. Tak, bo myślą, co ale tam tak gada, ale to jest? Mi się podoba, bo ty kiedyś powiedziałeś, że koncert to nie tylko muza, ale też spotkanie, rozmowa z publicznością. Dokładnie. Będziesz tutaj swój przekaz ze sceny głosił. Pewne wartości, nie wiem. A zostajesz na koncercie, czy uciekasz po tym solo? Myślę, że zostanę, będę w pierwszym rzędzie, wiesz. No, mam miejscówę. Mam nadzieję, że również nie tylko ty, ale ludzie, którzy słyszeli to będą wiedzieli, o co mi chodziło, bo zawsze tak staram się robić, właśnie przemycać trochę moich spostrzeżeń, mówić o takich rzeczach, o których się na co dzień nie mówi, więc no wykorzystaj ten czas, jak się tylko da. Będziesz kołczował trochę. Trochę kołczował, tak, dokładnie. A
usiądźmy może tak wszyscy razem. Tak jak wiesz, jak przy ognisku niegdyś. Musimy udawać, my tak sobie osobno siedzimy zawsze. Aha, naprawdę? Czyli Kamil ma takie przysłowiowe 2 metry? Przepraszam. Tak, tak, masz COVID-a, nie? Pożyczyłem od Radka 50 zł od Matego Dwydychy i staram się unikać, żeby mnie czasem gdzieś nie zapytali na wizji, że Kamil, a co te 50 zł byś miał do dzisiaj w końcu? Słuchajcie, ja patrzę tak, nie ma łakomczowych. Zobacz, jak daleko usiadł, widzisz, patrz, ja mu najwięcej wiszę, 53 zł. Słuchajcie, ale jakoś wy tak skromnie, nie wiem, na jedzenie jesteście, nic tutaj, nic was nie korci, tak siedzicie. Przysłuchajmy się tutaj, koledzy. A, bo to taki show, wiesz, dbamy o, wiesz, o dobrze, linię. Dobrze. Ja pilnuję, żeby za dużo nie zjedli przed koncertem, później energia osłabła. Ale słuchaj, macie czas, bo dzisiaj to jest taki last minute, ale macie czas, żeby pozwiedzać? Czy to już w ogóle was nie dotyczy, jak jesteście w jakimś fajnym zakątku świata? No, plany były zacne, bo mieliśmy nawet i kontrabas Marzena wzięła, wczoraj udało się podżemować, mieliśmy sobie pójść na plażę podżemować. Serio? No ale klimat, z Boże. Tego drzemowania wyszło tyle, że wczoraj dobrze się udało. A dzisiaj, no, jakoś tak, kurczę, wszystko na styk, no. No dobra, czy Kamil jest wymagającym szefem? Krótko. Przełknęła ślinę. Kamil jest szefem bardzo kochającym, wyrozumiałym. Tak, to jest mój komentarz. Kamil, dobra, powiedz, czego się możemy spodziewać jeszcze? W tym roku trasa koncertowa Lato, piękne wakacje. Tak. Gdzie cię będziemy oglądać? Was? Dużo się szykuje? Dużo niespodzianek? Jest dużo koncertów, naprawdę dużo. Po tej pandemii udało się wrócić do takiego częstego grania. I w tym roku na pewno jesienią będziemy obchodzić 15-lecie mojej twórczości, więc tutaj będzie dużo niespodzianek. To będzie trasa klubowa, która będzie przygotowana specjalnie właśnie pod względem niespodzianek dla naszych fanów. No i potem znowu chwila odpoczynku i będziemy wyczekiwać tej wiosny. A na który numer ty najbardziej wyczekujesz na koncercie? Jestem ciekawa. Który jest najbliżej z serca? Wiesz co, na szczęście udało mi się z ekipą tak poaranżować wszystko, że nie ma faworyta. Jest po prostu leci, każdy numer siedzi. Zmieniacie w trakcie, nie wiem, w zależności od publiczności, vibe'u, wasz harmonogram? Mi się to zdarza czasami. Tak? Czyli spontan jest. Tak, więc zawsze jest jakaś taka dodatkowa emocja na scenie, że... Nawet my gramy swoje. Tak, ja śpiewam coś innego, oni sobie grają tam. Jest niespodzianka. Czasami zamieniamy kolejność, albo dorzucamy jakiś numer, którego nie graliśmy, albo nie był w planie, ale był jakby zaaranżowany przez nas wcześniej. Także. Masz cudowny, energetyczny skład. To teraz niebywała okazja dla widzów i fanów Kino Polska Muzyka i Kamila Bednarka. Dwa słowa o każdym. Od lewej strony jedziemy. Od szefa Kamila Bednarka. Wiesz, krótka charakterystyka, taka wizytówka. Raz, dwa, trzy. No dobrze. Radziu to jest mój ziom od najmłodszych lat, bo razem chodziliśmy do szkoły muzycznej, więc serdeczny, nakręcający, jeżeli chodzi o muzykę. Mateusz, skromny, mega zdolny człowiek, od którego bardzo dużo jestem w stanie się nauczyć jeszcze podczas tej całej naszej podróży muzycznej. Marzenka, kochająca ludzi, takie przysposobienie po prostu. Takie, ogromne. Nie, takie. Uosobienie ciepła. Tak, takie miłości do ludzi i wiesz, to jest kobieta anioł. Fajne, bo my już przez te lata trochę różne sytuacje spotkało nas i ona cały czas przypomina o tym, że tak warto cały czas wierzyć w ludzi. Martynka. O, to tak ładnie z piosenki poleciałeś, tak. Właśnie, no. Martynka to jest taka cicha woda, brzeg rwie. Niby cicha, ale słuchajcie, jak tupnie nogą, to lepiej nie wchodzić w drogę. Ale oczywiście z sympatii to mówię. I Peter to jest taki przyczajony tygrys, ukryty smok. Tak, niby nic nie ten, ale jakbyś to ćwiczył latami, słuchaj. Chester włączy, to tam, słuchajcie, jest naprawdę czego posłuchać. Więc każdy jest wyjątkowy, każdy jest inny, to jest niesamowite i to jest piękne, ale zapomnieliśmy, że wszyscy gramy jedno wspólne serducho, jeden wspólny rytm. A Mati? No właśnie! A Mati! Mati! Mati, słowny, twardy, nieugięty. I punktualny! Coś, czego również się uczę całe życie. No, proszę! Lecz pragnie czuć, czuć się kochany. Czy to prawda, że dopiero jak ściął dredy, to począł się anonimowo? No, ucieszył się na pewno, bo mówi, że pierwszy raz może sobie pójść na plażę anonimowo, do klubu, do sklepu, ale był taki moment, że
brakowało mu tego, że ludzie go przestali tak zauważać. Znaczy może nie tak, że się tym bardzo stresował, ale czasami widziałem takie zaniepokojenie trochę. A, jednak, przyzwyczajenie. Tak, przyzwyczajenie, że był zaczepiany wszędzie. Ale wydaje mi się, że już na tyle jest długo bez tych dreadów, że już też nie może przejść przez tłumy, niestety niezauważony. Także zarzuca niekiedy kaptur, jak potrzebuje chwili odpoczynku, ale nie ucieka od ludzi, bardziej jest dla ludzi. Kamil jest taki otwarty dla ludzi i no i chyba ludzie to w nim cenią i kochają. Koncerty go absolutnie nakręcają, co widać. A na jaką piosenkę ty czekasz najbardziej? Ja bardzo lubię piosenkę List, lubię piosenkę Czuć się kochanym. Każdy numer Czyli gdzieś... jakie romantyczne same dźwięki, wiesz, tak, każdy numer gdzieś jest mi bliski sercu, bo jestem jakby... przyglądam się całej tej produkcji od A do Z, temu procesowi twórczemu, kiedy to jest w zalążku, kiedy później jest już to szlifowane i tak dalej. My z Kamilem sami wydajemy siebie, w sensie mamy ten swój label, jesteśmy niezależni, więc też myślimy nad tymi koncepcją klipów, układamy to sobie, więc jakby jesteśmy takimi ojcami tych wszystkich utworów, więc każdy jest dla mnie bardzo bliski. Jestem w teamie Bednarka, więc uciekam na super miejscówkę pod sceną. Marek, idziemy. Dzięki bardzo. Dziękuję wam. Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak w transie, te proste dźwięki mnie kołyszą, nad mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie, znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, co dalej się w tym będzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. To te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nikt nie zabierze nam już ich, nikt nie zabierze nikt. Wszyscy w górę! Chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Oddycham, to jest mój dzień, dlatego biorę wolę od życia. Ku chwale spontaniczności łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energii ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam te energię. Kino Polska Muzyka. Cześć, do zobaczenia. Bądźcie z nami, śledźcie koncerty i śpiewajcie dużo i kochajcie się. O tak, jak najwięcej. Jak najwięcej!